Nowe przygody Dragon Ball, część pierwsza. Mariusz, chyba za bardzo rozpaliłeś w piecu, bo już mi się w głowie kołuje. Kurde, mać, już prawie wbiłam level i chyba dedłam. Karolino, nie martw się, znam do tej gry nowe kody i jestem cheaterem. Chcesz, to ja i mój tata pomożemy ci wygrać w tą grę. Nikogo nie prosiłam o pomoc, a poza tym to konto mojego taty, prawda? Tak, ale sprzedałem konto mojej córce. Nie wiem, o czym mówicie, nigdy nie grałem w Counter-Strike'a. Chyba się zesrałem, ale nie jestem tego pewien. Legendy głoszą, że w pobliżu skamieniałej pustyni jakiś ptak leciał, nie ruszając skrzydłami. Chodzą również pogłoski, że na pustyni wybudowano piramidę jakąś z powodu faraona. Mój dziadek za młodu łowił ryby w pobliżu wulkanu. Prawdopodobnie lód jest zimny. Chyba on polecę moim dywanem, żeby zmienić bieliznę. W porządku, leć zmienić bieliznę, a ja pójdę ugasić trochę ognia w piecu, bo Boże, nie kręci się w głowie. O Jezu, Dawid, widzisz, to szatan wątróbka. Wątróbka, co ty tutaj robisz? Przyszedłem zobaczyć, bo o ile się nie mylę, masz piec na ekogroszek. Zgadza się, w piecu rozpalam ognisko pieczywem. Czy wam aby nie za dobrze się rozmawia? Łukasz, uważaj, są za mną. Spokojnie, wszystko mam pod kontrolą, musimy się bić. Uwaga, strzelam. I co jest? Chyba się zdekoncentrowałem. Uciekaj. Mateusz, trzeba opatrzeć twoje przedramię. Co ty opowiadasz za głupoty? Robię fikołki. Znowu strzelam. Uwaga, strzelam. Kurde. Ty, ale jak to? Czekaj, zamienię się w blond. Poczekaj, swędzi mnie czoło. Masz może masło? O kurde, ale mam brudne paznokcie. Ja mam masełko! Albo nie mam. Ja mam latający dywan, prałem go wczoraj dwa razy, jest naprawdę czysty, nie ma się co obawiać. Nie wiem, co brałem, ale jestem blondynem i teraz biję się z jakimiś żabami i w ogóle one się klonują same. Dobrze, że przyswoiłem sobie sztukę teleportacji. Planowałem zrobić dyskotekę. Każda impreza kończy się bijatyką. Przepraszam. Chuj. Gramy w Wormsy, teraz twoja kolej. Koniec.